Witam, ja jestem Cesz Tomasz, a w tym filmie chciałbym Wam przedstawić unboxing konsoli nowej generacji od Sony, a jest to dokładnie PS4. Kupiłem ją 12 stycznia, więc mija już dwa tygodnie. Za cenę 1999 zł. Zakupu dokonałem w sklepie Euro AGD. Konsola czekała na mnie na półeczce, był to już ostatni model. Tej konsoli bez dodatków były też jeszcze konsole z dodatkami, za około chyba 2500, ale tamte wersje mnie nie obchodziły. Chciałem taką i taką nabyłem. Te konsole w przedsprzedaży były za około 1800 zł, więc no na dzień dzisiejszy po dwóch tygodniach nadal jest ta cena 2000. No nie jest to fajna opcja, ale nic. Tak, tu będzie sobie leciał w tle unboxing, a ja pokrótce Wam przedstawię za i przeciw, powiedzmy plusy minusy tej nowej konsoli. Czy już trzeba ją kupować? No powiedzmy niekoniecznie, zależy w co lubicie sobie pogierzyć, gdyż jeśli macie dużo tytułów na PS3, no tutaj jeszcze ich nie odpalicie, będzie usługa taka umożliwiająca, granie na tej konsoli w poprzednie tytuły, ale będzie oddzielnie płatna. Będzie to polegało na streamingu G, więc zapomnijcie o tym, że włożycie swoją ulubioną gierkę z PS3. Na płycie do PS4 i wam to zadziała. Jedynym takim fajnym akcentem jest możliwość przeniesienia kilku tytułów, jeśli już nabyliśmy je na PS3. Jest to na pewno Battlefield 4, Call of Duty Ghost, Assassin, ta najnowsza część i chyba coś jeszcze. Polega to na tym, że jak już kupimy PS4, możemy ściągnąć jeden z tych tytułów właśnie przez PSN w wersji cyfrowej, nabyć za obniżoną. Cenę 39,90, tak jest w przypadku Butterfeed 4, ale jest jeden haczyk. No, musimy mieć to płytę ps 3 cały czas w napędzie. Pomimo tego, że to w zasadzie tylko i wyłącznie nam się odtwarza z dysku, jest taka blokada, żeby nie sprzedać tamtej płyty. No, fajny i niefajny. Należy jednak pamiętać, że ta opcja przeniesienia kilku tych tytułów na konsolę nowej generacji jest ograniczona czasowo. I jest ta informacja zawarta u każdego z dystrybutorów. Ale jeśli nie mamy czego przenieść, bo na przykład przechodzimy na nową generację z Xboxa, albo żaden z tych tytułów nie był kupiony przez nas na PS3, no czeka nas taka niezbyt miła niespodzianka, gdyż te tytuły kosztują około 279 zł w PSN w wersji cyfrowej. Oczywiście gdzieś w sklepach można dostać je taniej, ale też zaczynają się tak powiedzmy za 250, może po jakiejś promocji można zejść na 200, ale i tak czy siak no, ceny nie są zachęcające tych nowych g na nową generację i będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać po ich premierze, aby one staniały. Więc podsumowując tytułów na dzień dzisiejszy na nową generację, jest dosyć niewiele i niestety są drogie. Świetną opcją, jaka pojawiła się w nowej konsoli, jest opcja impreza. Działa to na tej zasadzie, że mamy taki czat głosowy, możemy sobie zapraszać znajomych i jak tylko jest konsola uruchomiona, możemy z nimi sobie gadać. Czy jesteśmy w grze, czy jesteśmy poza grą, wszystko to nam elegancko działa, ale pod warunkiem, że odpowiednio ustawimy. Przykierowanie poetów na swoim routerze, ale o tym w innym filmiku. Niefajną rzeczą, natomiast jest przymus, aby sobie pogać online, wykupienie PS Plusa. Tak jak na PS3, tak samo i tutaj. Z Plusem dostaniemy co miesiąc jakiś tytuł nowy. No, poczekajmy, jeszcze może coś w nowych miesiącach się ukaże fajnego. Poza wszystkimi plusami tej nowej generacji. Oczywiście, grafiką, płynnością działania itd. jest. Oczywiście, nowy pad. Jak już pewnie wiele osób to stwierdziło, jest on, powiedzmy, takim miksem najlepszych cech. Pada od PS3 i pada z Xbox'a. Naprawdę jest on świetny w trzymaniu, w działaniu. No, miejmy nadzieję, że zbyt szybko się nie zużyje. Jedynym jego takim powiedzmy na dzień dzisiejszy minusem, no może nie za długo trzyma, aczkolwiek już po kilku ładowaniach mi się wydaje, że jego działanie delikatnie się wydłużyło. Jest też możliwość podłączenia bezpośrednio zestawu słuchawkowego do tego pada, jaki jest też dołączony w zestawie. No jest fajna opcja, aczkolwiek. Ja wolałem wcześniej korzystać z zestawu na Bluetoothie, a tutaj niestety z tą wersją oprogramowania ten zestaw, oczywiście też samego, nie działa. Nie wiem czemu, pewnie coś zablokowali i mam nadzieję, że odblokują to z tym samym updateem, gdzie obiecali zdjąć blokadę HDCP. Przydatną opcją jest również możliwość ładowania naszego pada nie tylko z konsoli ale w zasadzie z dowolnego źródła zasilania typu ładowarka od smartfona czy podłączając bezpośrednio ten pad kabelkiem USB, micro USB do komputera. Ciekawa opcją jest możliwość nagrywania naszej rozgrywki i później dzielenia się tymi nagraniami z przyjaciółmi na Facebooku i Twitterze. Jest też możliwość robienia screenshotów i streamingu naszej rozgrywki przy użyciu Twitcha i Ustreama. Może nie każdy będzie korzystał z tych usług, ale jest to ciekawy ukłon w stronę tych, którzy na konsoli naprawdę wyprawiają cuda i chcą się później tym dzielić z innymi, a niekoniecznie są zainteresowani zakupem dodatkowych właśnie urządzeń, które będą nagrywały to, co się dzieje na konsoli. Przydatną opcją jest możliwość. Wymiany dysku. Nie musimy zlecać tego zewnętrznemu serwisowi, możemy ten dysk wymienić sobie sami. Aby tego dokonać, należy odsunąć tą część górną konsoli, która jest błyszcząca, i pod nią znajdziemy zamontowany dysk. A oczywiście w standardzie, w tym momencie, jest konsola sprzedawana z 500-gigowym dyskiem. Więc no, jeśli chcemy mieć kilka tytułów i dosyć dużo zgrywać materiałów z nich, to pewnie po pewnym czasie ten dysk nam się już zapełni. I w przyszłości będziemy mogli sobie sami wymienić go na jednoterowy lub jeszcze jakiś większy. Ta konsola, pomimo wielu plusów, ma też oczywiście swoje minusy. Na dzień dzisiejszy, największym minusem. Jest niedostateczne wykorzystanie jej możliwości. Aktualnie zainstalowany system jest, powiedzmy szczerze, ubogi. Na taką moc, jaką posiada ta konsola, trzeba jeszcze wiele, wiele aplikacji, żeby chociaż po części ją wykorzystać. Nie mówię w tym momencie o grach, ale o dodatkowym jakimś kontencie. Nie ma, powiedzmy, tak, ani żadnej aplikacji takiej dedykowanej, przynajmniej na rynek polski. Nie ma YouTube'a, nie ma te Fan playa i, i tego typu rzeczy. A myślę, że same też powinno po części pójść w takie opcje, gdyż no chwalą się, że to jest konsola wybitnie wyłącznie dla graczy, aczkolwiek z tych opcji na pewno każdy by chciał skorzystać. Oczywiście nie ma też i Kolejną rzeczą jest brak powiadomienia o tym, czy nasi znajomi są online czy offline na konsoli, a to podczas grania jest często gęsto bardzo istotna informacja, gdyż możemy się przełączyć, zaprosić ich do imprezy i wspólnie sobie pogierzyć. Więc mam nadzieję, że w przyszłych update'ach systemu Sony czymś nas pozytywnie zaskoczy. Podsumowując, ja nie żałuję zakupu konsoli nowej generacji, ale czy wy musicie już w tym momencie kupować tą konsolę, to już musicie sobie sami na to pytanie odpowiedzieć. Zapraszam do znajomych na nowej konsoli, ja jestem oczywiście Chcesz Tomasz i znajdziecie mnie zapewne na jakiejś mapie w Battlefieldzie 4. Dzięki za obejrzenie filmu i zapraszam na kolejne.